Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Legend i Teorii, oczywiście z GTA 5, a dzisiejszy film cofnie nas do przeszłości, a dokładniej do samych korzeni tej serii, czyli do mrocznych i tajemniczych odcinków. I myślę, że ten film zasłuży na miano tego OG, ponieważ przed nami jest naprawdę epicka legenda do sprawdzenia, która na sam początek brzmi jak totalny fake, a dokładniej jest ona związana z duchem Brada. Jednak nie wyłączajcie tego filmu, ponieważ nasza dzisiejsza legenda jest związana z misją, w której to Trevor Phillips pozna tajemnicę Brada, a także Michaela. O tym, że Michael przeżył, była to wszystko podpucha. Każdy wie, że w grobie leży trumna z Bradem, jednak jego NPC ma się dalej ruszać, pomimo tego, ile lat upłynęło. A na dodatek, no to dalej to ciało ma być ciepłe. Jeżeli chcecie więcej tego typu klimatycznych materiałów, to nie zapomnijcie kopnąć łapeczki w górę, a także zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A ja teraz wracam do sprawdzania naszej dzisiejszej legendy. Jak mówiłem we wstępie, tym odcinkiem przenosimy się do przeszłości. Dawno nie sprawdzaliśmy żadnej legendy w litach. Jeszcze taką legendę na powrocik sprawdzamy, no naprawdę jaram się nią. Ale oprócz tego przenosimy się również do początków GTA 5, ponieważ tutaj rozgrywała się fabuła. Jesteśmy w Dordrington i za chwilę miniemy Bobra, który trzyma tablicę z napisem Welcome to Ludendorff. Właśnie wjechaliśmy do Ludendorffu. Zobaczcie, mamy farmę, która odgrywała wielkie znaczenie w prologu. Jedziemy teraz prosto na cmentarz. Tylko jak zauważyliście bądź nie, jadę tutaj Trevorem Phillipsem, nietypowym samochodem, ponieważ jesteśmy w swobodnej rozgrywce. Zresztą zobaczcie, normalnie mogę odpalić sobie mapkę, a oprócz tego mamy także ikony z normalnej gry, których tutaj nie powinno być. Ale tak, jedziemy normalnie na cmentarz, ponieważ chciałem zobaczyć, czy będą jakieś zmiany właśnie w zwykłej rozgrywce. Oprócz tego, że nie da się tutaj jeździć niby przystosowanym samochodem, to chcę zobaczyć, czy będziemy mieli w ogóle w grobie Brada, czy będą jakieś dziwne dźwięki, czy na podczerwieni będziemy mogli coś znaleźć. I wtedy sobie to porównamy normalnie z akcją, czyli z misją, w której to Brad tutaj powinien być. No już widzę, że jakieś kruki tu są, więc być może Brad również będzie w grobie. Ale czy rzeczywiście tak będzie? Przekonajmy się i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pogoda idealna. My wchodzimy na cmentarz w Ludendorffie. Zobaczmy tylko, która jest godzina. 19:20. No dobra, myślę, że odpowiednia godzina, żeby wejść na cmentarz i sobie na nim posiedzieć. Chodźmy od razu do grobu Michaela Townleya, w którym oczywiście Michael nie leży, tylko znajdziemy tutaj Brada. Kurde, te kruki robią tutaj naprawdę mocną robotę, a jest to po prostu załadowana mapa na trainerze, więc ciekawe, że się wczytuje właśnie z minimapką. Zobaczcie, minimapkę widać, widzimy normalną mapę, tylko nie wiem, dlaczego nie mogę nic na niej zaznaczać, ani enterem, ani nie mogę przydatnych miejsc zaznaczyć, ani myszką, nie wiem, dziwne, ale normalnie nam się wyświetla, więc rzeczywiście miała być ekspansja DLC. Zobaczcie, tu mamy bank z prologu, szkoda, że to nie zostało wykorzystane, bo szczerze DLC w Ludendorffie rozwijające fabułę byłoby giga fajne. Zobaczcie, tutaj jakieś miasteczka, jakbyśmy mieli tą mapę, no to byłoby naprawdę coś konkretnego. Zresztą napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dawno tu nie byłem, pomimo wszystko. Tu rzeczy związane z kosmitami. No warto oglądać serię Legend i Teorii, bo wiele rzeczy tu sprawdzałem i wiele się potwierdziła mimo wszystko. Że dużo osób myśli, że to jest tylko clickbait i szukanie kontentu na siłę. Nie, moi drodzy. Tutaj wszystko sprawdzamy. Nawet największe absurdy mogą okazać się być prawdą, ale zobaczmy, czy Brad będzie w grobie. Brada nie ma. Można powiedzieć, że zmartwychwstał. To jest ciekawe. A latarka na przykład została i grób jest rozkopany. Możemy wejść do środka. Żadnych nadzwyczajnych dźwięków nie mamy. Okej, samolot sobie leci. Jest klimatycznie, ale oprócz otoczenia nic nie słyszę. Też chcę tutaj właśnie posiedzieć trochę. Zobaczyć, czy coś będziemy mogli usłyszeć, żeby później w razie czego porównać. No bo jak teraz będę słyszał jakieś dziwne dźwięki właśnie otoczenia, a później to znajdę, no to chyba nie będzie nic nadzwyczajnego. Jeżeli tak o po prostu sobie byłyby w tle. Ale chyba są takie zwyczajne, od pogody zależne. Ale jeszcze odpalimy podczerwień. Ja nie wiem, czy nie mam snajperki. Jeżeli jej nie mam rzeczywiście, a powinienem mieć snajpę. Czekajcie, mam snajperkę, karabin. Aha, mam tylko jeden. To ze zwykłą lunetą, która nam nie pomoże. No to będę musiał sobie za chwilę dodać ją.
i zobaczymy, czy rzeczywiście coś tutaj będzie. Chociaż ja nie wiem, czy jak nie szukałem poszlak UFO, to nie przeszukiwałem tego na podczerwieni. No chyba na termowizji to sprawdzałem, albo na noktowizji to zrobiłem. Ciekawe, ale tu możecie pisać również swoje teorie, a także pomysły na kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach swoje propozycje. Jak na razie ja czekam, pogoda jest jaka jest, 21, więc dam sobie jeszcze snajpę. I mamy z Night Vision, którą możemy wyłączyć normalnie. Tylko nie wiem, czy nie jest jeszcze za jasno, chyba że ten śnieg nam odbija, moi drodzy. No ale wydaje mi się, że noktowizji tutaj używać nie ma sensu. W ogóle, oła, jak się zrobiło jasno, też może przez pogodę, przez to, że pada, albo... Ej, patrzcie. I teraz pytanie, czy rzeczywiście to się zepsuło przez noktowizję? Zobaczcie, jak tu jest jasno teraz. A jak patrzę przez snajperkę, to jest jak powinno być. O, i zobaczcie, to przez opady śniegu. Ciekawe. Chciałem zobaczyć właśnie, czy nie latają jakieś orby, może, duchów. Ale nie wiem, czy to nie są jakieś liście? Jak to wygląda, to nawet z tego grobu nie leci. Tylko gdzieś stamtąd. Z Night Vision przełączamy się na Thermal Vision i zobaczmy, czy działa, moi drodzy, działa. I tam jakieś obiekty nam wykrywa. Znaczy, to nie są kruki? To są kruki raczej. Dobra, możemy w takim razie wrócić z powrotem do grobu i zobaczyć, czy coś tutaj się nam pojawi na termowizji. Ale nie, wszystko jest lodowate. Zresztą jak widać, bez tych tyk, no tu jest ciemno. Zobaczcie, tam widać tylko jakieś pojedyncze kruki, te co odlatują. A tak to jest tu ciemnica. I to taka potężna. Nie ma się co dziwić, jak wszystko z przymrozkami. Tutaj minus, nie wiem ile jest, 20. Ale no jest masakra. Nawet lamp nie widać na termowizji. Mimo tego, że są zapalone, są lodowate. Ale dobra, chodźmy do grobu. I w grobie no nic się nie dzieje. No ale jak nie ma ciała, czy ja na coś tutaj naprawdę liczyłem, że się pojawi? No zobaczcie, jest masakrycznie ciemno, ale nic na termowizji nie widać. Partiklesy latają, ale to czasami, to tylko od wiatru. Nie, no nawet tam latają, więc nie ma co tutaj czego się doszukiwać, więc przejdźmy teraz do głównego wątku tego filmu. Zatem przechodzimy do misji Koniec Wojennej Ścieżki. Jak widzicie, Trevor już gotowy, żeby wyjechać do Nordhampton, dlatego pomijamy i jedziemy. No, klimatyczna pogoda nam się trafiła i jadę Trevorem. Nie wiem dlaczego, chciałem jechać Michaelem, bo mielibyśmy bliżej. No ale dobra, w takim razie ja lecę na lotnisko do Sandy i lecimy, moi drodzy, lecimy. Naprawdę cieszę się, że znowu sprawdzam legendę i możecie coś naprawdę fajnego jeszcze mi podsyłać, bo jestem ciekaw, co wy myślicie, a legend jeszcze jest sporo, które możemy sprawdzić i odkryć jakieś tajemnice, chyba dobrze lecę, z jakimiś może zjawami, potworami. Dawajcie znaka w komentarzach, bo myślę, że coś jeszcze możemy odkryć i sprawdzić, to na pewno, a jak na razie lecimy wprost do celu. W ogóle dajcie znać, którym protagonistom rozgrywaliście tą misję. Mamy Michael Townley. Trevor teraz będzie odkopywał. Musimy się pozbyć tylko Chińczyków, którzy tu przyjechali. Oczywiście przyjechała triada. No, gin, gościu. Gin. Dobra, dawać. A, i usunęło mi wszystkie bronie. No tak, na lotnisku. Twoja broń została... Dobra, na spokojnie sobie poradzę tym, co mam. Wow. Mówiłem, że sobie poradzę. Dobra, dawać, dawać. Żebyście mi nie hałasowali. Leżeć, leżeć, leżeć. Dawać, 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 dawać. Ej, czekajcie, bo ja nie mam godmoda. Okej, ja tak sobie idę. Myślałem, że mam godmoda. A nie mam, dobra. Ej, ja mam jeszcze umiejętności specjalne Michaela. A ty gdzie jesteś? O, on jeszcze tu nie wszedł, tak? A, wszedł. Dobra, mamy w takim razie wszystkich. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze sobie obejdę to. I dam w takim razie, tak, snajperkę. Tylko muszę ją dodać sobie. Ej, nie mogę dodać broni? Co wy gadacie? Nie mówcie, że nie mogę dać sobie snajperki. Dobra, mam jeszcze pomysł, żeby dać sobie wszystkie bronie. Okej, jedzie pociąg. Tamci są po drugiej stronie, ale mamy to. Tak, i jest jaka? Jest termiczna, dobra.
W takim razie możemy wracać, mamy wszystkie bronie, tamci raczej nam nie będą przeszkadzali. Mam taką nadzieję, pociąg jedzie, więc niech sobie jedzie, a my wracamy. Która jest w ogóle godzina? Jest północ i na północy się nasz zegarek zatrzymał. I w sumie no to już ma wiele sensu tej tajemnicy, którą możemy odkryć, no bo północ. Północ tam nam się zazwyczaj kojarzy z godziną duchów, chociaż też jest trzecia. Ale zobaczmy, czy ja mogę ten czas... Nie, nie mogę go puścić, bo on jest jakby niesfrizowany. Więc ciekawe, bardzo ciekawe. I oni biegną do nas, naprawdę. Już myślałem, że nie przybiegną. Dobra, gincie wszyscy. Dobra, ktoś jeszcze? Ty jeszcze jesteś do dobicia. Przeładowanie. Leżeć. Dobra, mamy to. Idziemy w takim razie dalej. Idziemy zobaczyć, czy nam się tutaj coś pojawi. W ogóle muszę sprawdzić, czy jest brat w grobie, bo nie sprawdziłem tego. Wyruszyłem na nich, a to jest ważne, żeby on tu był. Jest, moi drodzy, brat w grobie. I czy on się rusza? Tak średnio bym powiedział. Mi się wydaje, że on się jednak nie rusza. Ale wskoczmy, sorry brat. W ogóle on, jak on ma ten kręgosłup, widzicie to? Teraz zwróciłem na to uwagę. No jest to dość creepy. Ale czy mrugnie? Widzimy jego złoty ząb, to na pewno. Ale się nie rusza. No moim zdaniem się nie rusza, ani nie drgał. Ale zobaczmy, czy strzelimy koło niego, czy coś się wydarzy. Jak strzelimy w niego? Nic się nie dzieje. Strzelam w niego, nawet kule nie zostają. Tak jakby zostają na tej trumnie, pomimo tego, że jest tutaj dziura. Jest dość creepy, a czas dalej stoi? Dalej stoi w miejscu. Nie możemy uruchomić aparatu. To jest dość ciekawe, że w tej misji nie możemy aparatu uruchomić. Ciekawe, ale dobra. W takim razie wróćmy do naszej latarki i zobaczmy. Ostrzelałem grób brada. Strzelałem też w niego, ale dalej się nie rusza. I nie ma żadnych dźwięków. Posłuchajcie, że nawet nie ma takich dźwięków otoczenia, a pada śnieg. Może teraz delikatnie znowu ten wiatr słychać, ale to tylko otoczenie. No teraz jest mocniej, bo się wsłuchałem. Ale tak, to nie ma jakichś nadzwyczajnych dźwięków. Ja też chcę zobaczyć, jak to tu wygląda. Czekajcie, chcę zobaczyć w ogóle, czy mogę zaznaczyć brada. Okej, to jest na pewno trumna, którą mogę zaznaczyć. Tak, możemy zaznaczyć kofin. Ale czy możemy brada? Okej, zobaczcie, co się dzieje. Brad nie ma tutaj nóg, jest tylko pokazany od torsu. Okej, ale możemy przynajmniej się przyjrzeć mu bliżej. No nie, no brat się nie rusza. To jest ewidentne, że on się nie rusza, moi drodzy. Zresztą możecie się przyjrzeć bliżej. Pomimo tego, że w niego strzelałem, no to się nie ruszył w ogóle. Ale chciałem zobaczyć, czy mogę go na przykład zaznaczyć i w razie czego później spróbować wyciągnąć. Ale no chyba nie. Spróbuję później wyciągnąć trumnę. Jednak chciałem wrócić i zobaczyć, co się stanie, jak użyjemy termowizji na niego. Wiem, że jesteście ciekawi, więc myślę, że jesteście również gotowi. To co? 3, 2, 1. Nie. Ej, dobra. Dobrze, że użyłem termowizji po tym, jak sprawdziłem, jak wygląda brat, bo bym nie uwierzył w to. Ale rzeczywiście widać tylko połowę jego ciała. A, nie mam amunicji, ale... Ej, widać go. Ej, dobra. Teraz mam trochę ciary. Jakby dalej normalnie żył. Zobaczcie to. Tego się nie spodziewałem. Nie, no nie widać go. Może za dużo jest otoczenia. Ej, czy on już wyparował? Jakby już jest zimny? Ej, nie. Teraz widać. Zobaczcie. Ej, dobra. Widać, że to jest wszystko lodowate. Bo oddalę się naprawdę nieduży kawałek. A to ciało już jest takie, wiecie, czerwonawe. Powinno być pomarańczowe. Ej, dobra, to jest naprawdę mocne. To jest naprawdę mocne i zarazem creepy. Czekajcie, odsunę się teraz w tą stronę. Ej, dobra, on zanika i to bardzo szybko. O co tutaj chodzi? Odsunąłem się od tego grobu na jakieś 3-4 metry. Może 5 maksymalnie, ale... Wow. Dobra, to mnie zaskoczyło. Jeszcze chcę spróbować
wyciągnąć brada. Zobaczmy, czy możemy. To się uda. Nie, 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 nie. Autokill enemy. Dobra, zabijmy wszystkich. I dajmy sobie jeszcze wszystkie bronie, żeby nie było. Zostały nam mołotowy. Ale tak, chciałem zobaczyć, czy teraz mam god moda. Ej, widzicie, jak ta trumna płonie? To jest creepy. A czy... Dobra, płomień widać, ale normalnie widać brada w środku. Ej, dobra, to jest przerażające. Okej, oni jeszcze przyjechali. Jednak zabijam ich automatycznie. Dobra, to jest mocne. Czekajcie, ja chcę jeszcze ich zobaczyć. No, a ich widać z daleka, pomimo wszystko. No, jak jeszcze żyją. O, teraz zginął. Zobaczcie, ich ciało zanika po chwili. Ej, dobra, to jest naprawdę mocne. Próbujmy ją wyciągnąć. Dobra, trumna wyciągnięta. I... Ej, brat został w grobie. Dobra, teraz zobaczmy, czy trumna... Nie, trumna się nie świeci. Tylko się świeci płomień, więc tylko brat się świeci, okej. Czy teraz możemy mu się przyjrzeć? Tak to wygląda, tak wygląda brat. Bez trumny, trumna wyciągnięta. Co, może teraz uda się go trafić i zobaczmy. Okej. Ej, zobaczcie, krew z niego leci dalej. Okej. Mimo tego, że leży już 20 lat, no w fabule no to 9 lat, ale na 2024, no to już 20 lat leży w grobie, a dalej nim jest krew i dalej jest ciepły, co jest niesamowite. Najbardziej nasza dzisiejsza legenda, pomimo tego, że była naprawdę absurdalna, zostaje potwierdzona. Podobało wam się? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie, a ja zapraszam was teraz do oglądania kolejnego filmu. Cześć!